Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite i dzisiaj sobie podsumujemy sobie troszkę ten rok, bo nie wiem, jutro jest, dzisiaj jest Sylwester, to znaczy, że jak w Sylwestra nagrywam to jeden dzień wcześniej, nagrywam to, więc no nagrywam to jeden dzień wcześniej. Słuchajcie, dzisiaj jest Sylwester, jak nie wiecie, no i jeszcze mam szczęśliwego nowego roku, bo będzie nowy rok, w którym mam nadzieję, że będzie się troszeczkę więcej działo. Podsumujemy sobie ten rok, bo niektóre sytuacje pamiętam na pamięć, więc na pewno będzie dużo do gadania, co się działo w tym ten cały rok. Naprawdę działo się sporo, podsumowanie tego roku, można tak powiedzieć, też tak nazwijmy to na rzeczach, to znaczy z gry Fortnite oczywiście to jest, więc wiadomo. Teraz wam wszystko opowiem, co będziemy ma się mówić, a zanim to zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, jeszcze się nie przekapili kolejnego odcinku. Obeczkę wygodę, tego w ogóle nie mówiłem, ale no, za to mówić. No i cóż, widzimy się sobie w gierce. Ach, ten dźwięk trochę mnie irytuje, spotnęcika. Muszę go po prostu wyczyścić, bo wiadomo, nie mogę się po prostu skupić, się po prostu nie mogę. I po prostu no, wiadomo, nie? Więc co, przejdziemy do tego czasu. Więc słuchajcie, w styczniu, jak był nowy rok, nic się zbytnie nie działo, no w sumie. Otóż, że działo się po prostu tyle, że po prostu no, nagrywałem tylko odcinki i to tyle po prostu, no nie? Więc to jest po to podstawowy rok. Ale w lutym przyszedł czas na daily i właśnie pierwszego lutego zacząłem nagrywać filmy. Z tym daily wypowiedziałem jakiegoś tydzień później, wypowiedziałem to daily, ale no powiedzmy, że no od 1 lutego się daily rozpoczęło, no i trwa aż do dzisiaj. Zostało nam jeszcze niewiele czasu, pozostał nam niewielki miesiąc do daily. I słuchajcie, ja mówiłem, ale tak, daily zostanie jeszcze przedłużone o jeszcze jeden rok. Zobaczymy, ile nam jeszcze filmów wrzucić po prostu, bo jest jeszcze kolejny rok. Bo wiadomo, daily to daily, no. I tak mi się to spodobało, że naprawdę ja już się boję, że jak bym przerwał, to wiadomo, nie? Na pewno daily się jeszcze będzie pojawiało. No ale to minął rok. Za niedługo będzie minął rok. Ja zostałem jeszcze niewielki miesiąc do tego daily, żeby zakończyć po prostu jeszcze. I je to wypowiem. No i jeszcze sobie będziemy nagrywać, jeszcze będziemy nagrywać daily, widzę. Też muszę powiedzieć 2-0 daily. Więc po tym właśnie to się wydarzyło. To było moje największe wydarzenie właśnie w tym roku. To daily właśnie. No w marcu wiadomo, też się zwyczajnie nie działo. W tym roku się nic nie działo po prostu, wiadomo, jestem gamerem z zawodu, można tak powiedzieć. No i z zawodu też jestem youtuberem, można tak powiedzieć. Postawić właśnie youtuberem w przyszłości być, ale no to zobaczę, jak to przyszłość nam da. Więc po prostu wiadomo. Nic się zwyczajnie nie dzieje, wiadomo, ale serio trochę się bardziej dzieje niż na gamerskim YouTube, ale po prostu no, wiadomo. No, to lubię nagrywać te gamer po prostu, więc mamy to satysfakcję po prostu, więc no. Więc dobra, więc właśnie lubię nagrywać to, co teraz po prostu, no i tyle, nie? I to mogło być tyle z tego właśnie podsumowania roku, bo w sensie nic działo przez ten cały rok, no to nie, no dajcie na co to się działo przez ten rok, który w ogóle był od samego początku tego roku. Bo mi się to dalej jeszcze tak mi się nie działo w szczególności, no nie? Mam zezwa po prostu, no. Ja po prostu sobie to po prostu satysfakcję nagrywanie filmików dla was po prostu. No i kocham to po prostu zrobić, bo to jest fajna satysfakcja, wiadomo. No i wiadomo, dopóki nie będę popełniał, to będę to nagrywał po prostu. No i zobaczymy po prostu, no. Wiadomo, los kiedyś przyniesie, już wiadomo. No zobaczymy. Dobra. I trafiłem w Elby, mnie to szczypek trafił, no. Nie miałem w ogóle potek, w ogóle nie miałem, ale nieważne. Więc w tym roku się za dużo nie działo, tak szczerze, no. Zdarzyło się tylko to daily w lutym. A wypowiedziałem chyba 5 lutego, z tego co pamiętam, albo 4. No jakoś 4 dni po rozpoczęciu do daily. Więc wiadomo. Ale po prostu, no nic się nie działo. No w czerwcu, wiadomo, było czerwiec, były wakacje. Najsmutniejsze momenty w tym roku, no to wiadomo, był ten czerwiec nieszczęsny. I po prostu popsuł mi się komputer, laptop i po prostu nie montowałem filmików. Nie montowałem po prostu filmików, nie miałem na czym montować filmików i po prostu nie miałem scenek sprzętu do no montowania. Więc przez takie 2 tygodnie nagrywałem po prostu różne filmiki, takie dziwne filmiki, na przykład z prostacika po prostu z newsu, co aktualnie się dzieje przez ten cały czas, po prostu no i tyle. Trzeba po prostu te daily utrzymać. No i tutaj był troszeczkę lekki kryzys i na pewno. No i po prostu nie chciałem, żeby te daily się zakończyły, właśnie pomyślałem, że to jeszcze to przedłużę takimi filmikami.
aż potem przyszedł czas na 11 lipca. Po 11 lipca wrzuciłem pierwszy odcinek po 2 tygodniach. A przerwa była spowodowana tym, że po prostu nie miałem na czym montować. I wtedy od 11 lipca do tego dzisiaj, do tego dnia dzisiejszego montuję filmy na telefonie. Jest o wiele łatwiej po prostu montować filmy na telefonie. No i lepiej to po prostu, to się bardziej satysfakcjonuje niż po prostu coś innego. Więc można powiedzieć, że tak się cieszę z tego powodu. Bo normalnie gdybym nie miał tego kabla do właśnie montowania filmików, to wiadomo, wtedy bym nie musiał w ogóle filmów nie montować, po prostu by się wtedy filmów nie pojawiał. A tak to się właśnie pojawia, no i właśnie SS i to. I to było po prostu tyle odcinka, nic się zresztą nie działo, widzę po prostu, życzę wam szczęśliwego nowego roku po prostu, no i tyle. A na pierwszy tydzień mam coś przygotowane dla was, także wyczekujcie tego stycznia, bo będę musiał się nad takimi fajnymi projektami, w sumie na przykład takimi fajnymi filmikami. No, powiedzmy, że nowy rok troszeczkę dla was przyniesie ochoty po prostu, który po prostu, no mam nadzieję, że będziecie troszeczkę wdzięczni, bo wiadomo. Chciałbym powrócić do takich nagrywek, ale mogę wam w tym odcinku powiedzieć. Króciutko wam to opowiem, co będę chciał po prostu nagrywać już w przyszłości, co planuję nagrywać. Wiadomo, 4 dni temu wrzuciłem pierwszy odcineczek, co z nimi wrzuciłem o GTA po kilku przerwach. Wiadomo, ale po prostu to wiadomo, no, jakby to lepiej wam powiedzieć. Przez kilka takich tygodni robiłem przerwy z GTA, pomimo, że takie te filmiki rzucę po prostu, wiadomo, że ten na przykład GTA 5, na przykład rzucałem Rocketa, Farminga, nie miałem co kiedy to po prostu wrzucać. No i wyszło tak, że wrzucam dopiero teraz, bo mam dużo czasu, wiadomo, i dopiero teraz mam to dla was, to wrzucam te GTA. No i zobaczymy, jak przyjdzie to właśnie w nowym roku, czy będzie więcej odcinków z takich gierek, czy nie będzie. Spróbuję to zrobić po prostu, bo to jest mój największy projekt na razie w tym roku. Znaczy w nowym roku oczywiście. Żeby po prostu nagrywać dużo filmików starych, które nagrywam właśnie kilka miesięcy na przykład. Na przykład Rocket, ale do Rocketa jeszcze nie powrócę. Chodzi mi po prostu o takie gry jak GTA 5. Jeszcze może o Payday 2. Albo po prostu nie, najbardziej to chyba było właśnie Payday, nie, Overwatch na przykład. No właśnie, Overwatch. No i Paladins, no. A wiadomo, to jak teraz się nie powrócę, bo wiadomo, GTA jest też najdłuższym odcinkami, zresztą nagram GTA. A potem zrobię się przerwę z GTA, nie na długo, bo postaram się potem wrzucić jakiś odcinek z GTA 5, bo chcę nagrać powoli już GTA 5, tak w szczególności po prostu, no nie? Zabiłem typa, aha! Mogą to nie zabrać tego typa na idę. No i słuchajcie, no, smutne momenty w tym to po prostu, że mi po prostu nie rozumiecie, po prostu wiecie o tym. Po prostu ja nie umiem wolno mówić po prostu. Ja mam też o tym mówiłem w odcinku i po prostu, no muszę wam to powiedzieć w tym odcinku, że po prostu mam też mam złą, wyraźną opinię, czyli po prostu źle po prostu sami mówię. Czasami po prostu mnie źle zrozumiecie, wiadomo. Ja już to już mam od urodzenia, tego się nie da naprawić. Po prostu gadam tak jak teraz gadam, wiadomo. Czasami umiem szybko wtedy, no wtedy się po prostu nie umiem wymówić i po prostu wtedy nie umiem, no i wiadomo. Nie wiem, czy to jest spodobane, ale no wiadomo, no. Ja już mam tak problem z wymową, mam już od dłuższego czasu po prostu, no i niestety tego nie naprawię, no. Jakoś tam. Nie lubię mówić wolno czasami, ale wiadomo, no. Kiedyś trzeba takie coś robić, no nie. Powinienem gadać tak jak teraz powinienem gadać, ale wiadomo. No. Wiadomo, już gadam troszeczkę dłużej to słowo jedno gadam, tak jak teraz gadam przed chwilą, no to już później jak już coś gadam, to już źle mi się po prostu wymówić na przykład. No i wiadomo, czasami powtarzam to kilka razy po prostu to powtarzam, no i tak to już się dzieje i zaraz tutaj kichnę chyba. Więc no. I to w ogóle to jest z tego odcinka w nowym roku. No co, no widzimy się w nowym roku w sumie. No oczywiście tam kilka odcinków już pojawi się w tym dniu. No chyba, że ten filmik dopiero się o 23, ale więc zobaczymy jak to wleci. No widzimy się w nowym roku. No i widzimy się po prostu w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.